Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na bardzo prosty, szybki przepis na przepyszne spaghetti w takim czosnkowo-maślanym sosie z pikantną nutą. Oczywiście wszystkie składniki jak zwykle mam już przygotowane. Zachęcam Was do odwiedzenia opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane wszystkie proporcje użyte dzisiaj w filmie. Nie przedłużam, zapraszam do wspólnego gotowania. Na początek na patelnię wlewam 100 ml oliwy z oliwek. Poczekam, aż się troszeczkę zacznie rozgrzewać i wtedy dodam 4 pokrojone w takie plasterki ząbki czosnku. Oliwa zaczyna się przygrzewać. Dodam te płatki czosnku. Chodzi o to, żeby teraz uzyskać taką aromatyczną oliwę czosnkową i dodatkowo jeszcze takie chrupiące płatki czosnku. Bardzo ważne jest, żeby tego czosnku nie spalić, więc nie odchodźcie za daleko. Czosnek jest już zrobiony. Teraz sobie tak tutaj delikatnie, żeby całej kuchni nie pobrudzić, przełożę do naczynka i potem już na samym końcu będziemy dodawać i oliwę, i ten chrupiący czosnek. I teraz pora ugotować makaron. Trzeba troszeczkę oczywiście dodać soli i wrzucam makaron. Mam tutaj porcję dla 2 głodnych osób. Będę gotować makaron przez 7 minut, żeby był al dente, bo jeszcze później będzie troszeczkę się dogotowywał już na patelni z innymi składnikami. W czasie, gdy gotuje się makaron, przyrządzimy pozostałe składniki. Ja tutaj na rozgrzewającą się patelnię dodaję 50 g masła i 5 ząbków czosnku drobniutko posiekanych. Już będzie naprawdę czosnkowo i przepysznie. I teraz pozwolę, żeby czosnek połączył się z masłem przez około minutę. Warto mieszać, żeby się nie przypaliły te składniki. I teraz pora dodać 2 łyżeczki płatków chili. Osoby, które nie lubią zbyt ostrych potraw, to oczywiście muszą sobie albo pominąć ten składnik, chociaż nie polecam, albo po prostu dodać go mniej. I też trzeba przemieszać. I jeszcze dodam sos sojowy, 2 łyżki. Muszę Wam powiedzieć, że pachnie to wszystko obłędnie, ale nie ma się co dziwić, bo już samo połączenie masła i czosnku daje naprawdę przepyszne aromaty i pobudza ślinianki. Ja jestem już bardzo głodna, już nie mogę się doczekać, kiedy to będzie gotowe. Na szczęście ten przepis robi się bardzo szybko, więc nie będę musiała długo czekać. Nabiorę sobie troszkę tej wody, w której się gotuje makaron, tak około 50 ml. I dodam na patelnię. I teraz już prosto z garnka, bez odcedzania, przełożę makaron tutaj do tego sosiku. I dokładnie trzeba przemieszać makaron tutaj z chili, z czosnkiem, z masełkiem oczywiście. Proste danie, ja powiem Wam, że bardzo smaczne. Można powiedzieć, że to jest też takie awaryjne danie, jak po prostu chcecie zjeść coś dobrego, a nie macie zbyt wiele składników w kuchni, to myślę, że zawsze będziecie mieć makaron, czosnek. Myślę, że wielu z Was ma masło w domu, sos sojowy, więc można gotować. Jeszcze dodam oczywiście ser. Ja dzisiaj dodaję grana padano. Najpierw tutaj na patelni, a potem jeszcze oczywiście przed samym jedzeniem na talerz. I oczywiście spora porcja ląduje na talerzu. Oczywiście to jeszcze nie koniec, no bo trzeba będzie dodać ten pyszny czosnek i tą oliwę, którą robiliśmy na początku. No i czas na oliwę. Płatki czosnku. Ja bardzo lubię czosnek, więc i
będę sobie żałować. Oczywiście dymka, ale możecie też dodać kolendry albo natkę pietruszki. I oczywiście jeszcze ser, bo sera nigdy dość. Muszę Wam powiedzieć, że dobrnęliśmy do brzegu. Obiad gotowy. Życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie filmów i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!